No siemano, w kolejną piękną niedzielę. My się wybieramy. Już wam pokażę może. Bierzemy ze sobą takie rzeczy. Jedziemy na spływ kajakiem po Nidzie. Mam nadzieję, że będzie super. Lecimy. Chyba to co mam kupić? Picie, bo nic nie mamy. I co jeszcze? Nic. Tyle? Tyle. Kto mnie zna, ten wie, że do sklepu nie pójdę tylko po wodę, tylko wziąłem szprogę z tym słodkiego. Ja mam to się wytrzymać. Czyli ja nie lubię słodyczy, więc Magda zawsze kupuje dla mnie, żeby mogła zjeść po prostu dwa. No dojechaliśmy. Dojechaliśmy. Kajakiem na Alp. 112 km. Przyjechaliśmy, tak? Tak. Ale samochodów jest dużo. Mhm. W ogóle do 12, nie? Do 12 można... wydają kajaki. Od 11 do 12. Wiesz do przodu? Dawaj, 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 dawaj. Wejdźcie do środka już. Na pewno? No. No czekaj, jak przód będzie lekko w wodzie. Ja tu podłem do przodu, a Hubert... Może was popchnę lekko, co? No, pomału. Siadaj będzie. Siadaj. Wiosło bierz. No. I co jest, Madzia, jak? Fajnie. Fajnie? Będziemy sobie tak powoli, spokojnie płynąć, to będzie fajnie. Mamy się trzymać lewego brzegu, nie? Lewego brzegu się mamy trzymać, tak. Wzięliśmy sobie, siedliśmy, dostaliśmy wiosła, kamizelki mamy swoje, jak widzieliście. Siedliśmy sobie z domu. No i płyniemy. Woda jest lodowata, jak tak nogę wsadziłem. Czekaj, bo tu zaraz coś, jakiś kamień jest. Ja ci pomogę trochę, co? Bo... A tak, głębokość, podobno taka skrajna... Weź kamerę do przodu. Takie skrajne głębokości na tej rzece to od metra do nawet 3 metrów jest tam. Przytrzymać, czy nie? No. Ale fajnie to będzie, takie... Uważaj! Co, jakiś kamień tu jest? Nie, płyniemy tam! Gdzie? Szybko! Odbijaj! Odbijamy! Kurde, nie ma tu kierownicy. Ej! Kurde! Widzowie, coś jest niechalne, nie ma kierownicy. Płyniemy sobie już z 5 minut, trochę więcej. Mega jest, świetnie. Pogoda się udaje. Trochę zaczęło wiać teraz, także niedobrze, ale rzeka jest spokojna, nie ma jakiegoś nurtu wielkiego. Tam w oddali, nie wiem czy wy z GoPro będziecie widzieć, ale tam jest jakiś brzeg i tam mnóstwo kajakarzy dobiło właśnie. Mamy sobie oznaczać, jak będziemy wychodzić jakoś kajak mamy sobie oznaczać. Żebyśmy nic nie siedli. Żeby nam ktoś nie zajumał kajaka naszego. Albo my komuś. I tak sobie płyniemy. Madzia walczy z wiosłem. A woda jest lodowata, nie wiem. A to nie było... Ale to jest rzeka, nie wiem. Nie ma co się dziwić. Nie ma co się dziwić, to jest lodowata woda w rzece. Płyniemy dalej, mamy 15 km jednak. O, 4 godziny, tak 4 godziny tutaj... spokojnie, tak spokojnym tempem mamy to pokonać. Zobaczymy. A i jeszcze wam powiem od razu, 90 zł zapłaciliśmy za kajak. Ja sobie zarezerwowałem wcześniej parę dni, bo tak pisali. Te rejsy są piątek, sobota, niedziela chyba tylko. No i tylko jak nie jest... Nie ma cały tydzień, tylko... Nie. Piątek, sobota, niedziela. Ej, dostałem Magdalena. Tak? Tak. Obiliśmy się o coś nad nim. Tu jest... Ja tu pełnię funkcję kierowcy. Tak. Sternik. To jest ten, dosyć płytko. Tak jak się patrzy, to cały czas jakieś kamienie widać, albo konary drzew, czy coś ale takiego. Ale jakbym w ogóle nie płynęła. Niby coś tam rucham, nie wiem, wysuje. Ale nie czuję, żebyśmy tak jakoś płynęli do przodu. Nie przyspieszamy od tego. Jesteśmy właśnie pod torami kolejowymi, Hubert, kręć! I tu jest właśnie, widzimy tutaj taki nurt. Ale tutaj uderzymy w to zaraz. Dobra. O, w kamień! O Jezu! Fajnie, nie? No. Myślałem, że zaraz uderzymy w jakiś kamień. Kurde. Sun is coming up,
let you be the boss, cause I'll go where you go. No, zobaczcie, akurat dopływamy do jakiegoś zamku. Gdzie? Tutaj chyba, to jest to. Ale chyba nie. No tak mi się wydaje, no takie kamienny co? Budynek. Może ten zamek, bo tu miał być jakiś zamek. Jak się będzie płynie? Super. Super? No. Fajnie. Nie pomyślałabym, że jest tak fajnie, nie? Na kajaku. Taka chillera. No. Maga. Myślałam, że to trochę tak będzie taka trochę sportowo, że to jakoś tak na wyścigi trochę. Nie, no to... A to jednak... To wygląda w ogóle... Tak, że od 11 do 12 wydają kajaki, dają te wiosła, kamizelki, my sobie wzięliśmy swoje, ale te dają, rzecz, taka dają taki worek ochronny, niezamakalny. No i wsiadasz sobie na kajak i masz czas do 18, żeby spłynąć na sam dół tego odcinka. Tam wyznaczonego, to tam wychodzi 15 km jakieś. No i jak się dopłynie do końca, to zabierają samochodem kierowców tylko. Kierowca później przyjeżdża, no po znajomych, czy tam po rodzinę. Aha, czyli ja będę musiała zostać? Ty zostaniesz, że pojadę, ja przyjadę samochodem po prostu po ciebie, nie? I tak to wygląda. I po prostu do 18 mamy czas, żeby sobie spłynąć, czyli każdy płynie swoim tempem. Nie ma jakichś wyścigów właśnie, albo coś. Tak się ludzie rozpływają, cały czas się ktoś mija, bo ktoś gdzieś zostaje, staje i tak dalej. No my sobie tak płyniemy i to jest faktycznie chyba ten zamek. A i w ogóle strasznie płytko tu jest. No! Parę razy już siedliśmy na dnie, także musiałem wiosłem się odepchnąć po prostu, bo jest taka wszędzie po 10-30 cm wody. Dużo takich konarów, drzew wystaje i tak dalej. O, problemy. Ej, szybko! No, wiosłuj, no ja nie mam jedną rękę tylko. Panie sterniku. Tutaj jest postój, żeby zaparkować swój kajak, ale my nie idziemy jednak do tego zamku zwiedzać. Nie, wolimy chyba, dla mnie. No, wolimy chyba zatrzymać się na jakiejś takiej mini plaży, nie? No. Sobie poleżeć. Zwiedzanie takich zamków, kościołów i tak dalej. No, dla Huberta to... Po prostu nie wygląda to jakoś tak super atrakcyjnie. Jakieś kiełbasy tam smażą. Uh-huh. Wow, ej, uważaj, co tam jest przed nami, no. Musimy to ominąć. No, dawaj. Ej, szybko, może to wyłączę i... Odezwę się, jak przypłyniemy to. Takie wystające konary. O! Paszka mi siadła na kolanie. Widzicie ją? Ale piękna. Dobra, czekaj, będziemy to bokiem, no. O! Odbija. Tu też jakiś taki prąd, nie? No. Ale od razu na ściągło tu. Ściągło właśnie na prawo, nie? Płynęliśmy do jakiegoś tutaj zwężenia. Zobaczymy czy wypłynie. Właśnie. Ale wąziutko tutaj jest. Śmiesznie, tak. No. To teraz, zaraz coś nie wyskoczyło. No dobra. Nie mam jak za bardzo. Dobra, dużo to jest właśnie takich przesmyków. Tylko takich nie rozbidleń. Jaka jest w nich głębokość? Tu jest jeszcze spoko, bo tu jest... No, do kolan, nie? 30 cm, może 40. Ale są takie, że ledwo co jest po 10 cm wody, żeby kajak przepłynął. O, ale jest, mamy wyjście. Mm-hmm. Dobrze, bo kurde, jakby się trzeba było wycofywać, to by było... Obrócić się i, nie? Takim kajakiem. Ryby tu pływają. Ryby? Takie malutkie, tam taka ławica. Serio? Tylko takie, patrzcie się. Takie rybeczki, malutkie. Byliśmy się tutaj na takim właśnie plażysce małej. Tutaj ktoś sobie kiedyś palił ognisko. Polataliśmy dronem. Już jesteśmy chyba w końcówce trasy, tak mi się wydaje. Bo tutaj wpływamy teraz do takiego lasu i tu będzie ta rzeka płynęła przez las. I właśnie na końcu tego lasu już jest chyba koniec ścieżki. Tak wywnioskowaliśmy patrząc na mapę. Tutaj płyniemy na prawą stronę. Hubert wybrał tą, gdzie jest bardziej wąsko. Będą większe emocje. A czekajcie, ja nie będę hałasował i usłyszycie nic.
No, tak tutaj cały czas jest. Nic. Jak jeszcze jesteśmy gdzieś dalej od ludzi i nie słychać jak mówią, to po prostu jest takie uczucie, jakby ktoś zapomniał głośników podpiąć. Mhm. Brak ścieżki dźwiękowej po prostu. Cisza, spokój. Wiem, że powiedziałem to już w tym filmie pewnie około 10 razy, ale naprawdę dawno się nie słyszało czegoś takiego. W sumie to niczego po prostu. To prawda, nie? No. Masz rację. A ja za każdym razem, jak wchodzę ten kajak, wychodzę i wchodzę ponownie, to czuję się pewniej na tym kajaku. Prawa. Udajemy sportowców. Prawa. Nie, czekaj. Lewa. Lewa czy prawa? No, Magda, prawa mówię. Dobra, no to... lewa. Lewa. Prawa. Prawa. Lewa. Prawa. Lewa. Prawa. Lewa. No tam była tabliczka, że do naszego końca trasy zostało 15 minut. Ale nie chce mi się w ogóle wysiadać z tego kajaka, bardzo mi się spodobało. Mi się chce, głodny jestem jak nie wiem. No. Właśnie jedyne, czego sobie nie wzięliśmy, to jedzenia więcej, nie? Tak po prostu tak na cały dzień, żeby spędzić czas. Zaraz się skończą baterie i nie będę wiosłował, to będziemy po najbliższą godzinę normalnie. Ale przecież ci pomagam wiosłować, to nie narzekaj. Nie no, bardzo dobrze wiosłujesz. Tak? Sterujesz też. Czasami. Dwa razy wpłynęliśmy w te krzaki. Że w szumary tak wlecieliśmy jak normalnie. Pan sternik zaspał. No. Ale co, no zdarza się przecież. No przed chwilą mijaliśmy właśnie wejście, raczej zejście do firmy w kajaku. Na kajaku. Na kajaku? Nie, w kajaku. W kajaku, a my jesteśmy kajakiem. To jest w ogóle kajakowo, kajakiem, w kajaku, na kajaku. No bo w ogóle czy firmy zauważyliśmy, nie? Po drodze. I my że musimy dać to swoje, skąd wzięliśmy. Trzy mijaliśmy, pewnie jest więcej. No. I one gdzieś tutaj wszystkie właśnie w okolicy mają swój koniec. Znaczy stąd zbierają ludzi. Dlatego też to zrobiło się tutaj pusto, nie? Bo wszyscy tam wcześniej pokończyli. No właśnie, a my tak już dłuższą chwilę płyniemy sami, nie? O, tu jesteśmy. Tutaj. Jesteśmy kajakiem PL. O, widzicie? Dobra, zachowam się, bo trzeba stąd wychodzić. No, spływ zakończony. My sobie wracamy do domu, mamy jeszcze 30 km. Wysiedliśmy z kajaka, pan zabrał kajak. Poczekaliśmy chwilę, podwieźli nas pod samochód. Znaczy mnie, bo kierowców tylko brali tylko kierowców. I powiem wam tak, że jakbym nie zapamiętał, którędy jechaliśmy, to byśmy się chyba nigdy nie znaleźli już, bo nawigacja ludzi poprowadziła po przeciwnej stronie brzegu po prostu. Najechali samochodami na drugi brzeg, zamiast na ten, na którym do którego kajaki dobijają, z którego właśnie ludzie, na którym ludzie tam wysiadają i tak dalej. Było bardzo fajnie. Także było też krótko, ale mam nadzieję, że przyjemnie i treściwie. Także jak się wam podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, bo tylko... bo 80% z was nie subskrybuje naszego kanału, a tylko go ogląda, więc nie bądźcie tacy, dajcie suba. No, lajka w górę albo w dół i komentarz. No i do następnego, siema. Pa.